rattle and the smell of death. That's how our journey to D6 began. But our goal seemed closer now. According to the map, there are several ways of reaching D6. Now, the closest one is through the facilities near Kievskir. Okay, we try that route. Kievskir? We've heard strange things about that station. There was an explosion in the tunnel, and lots of people were buried alive. A rumor has it they survived, but no longer is it the humans. We also see some strangers inside in those tunnels. Some kind of folk. Bullshit, probably. Of course it is. Who'd believe it? Vladimir lost all his family in the tunnels. He doesn't remember anything but what happened. Cześć, witajcie kochani. Się ogarnęłem, zrobiłem sobie kawkę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Wrażenie. Artyom! Coraz bardziej z każdą wizją, że te cienie nie są takie złe, jak nam się z początku wydawało. Wake up, Artyom, wake up! Great, he's coming to. Put the light away, you're blinding him. Artyom, are you okay? Can you stand up? Ale woda Artyom, mi się ducha blała. Stop here! Hell, this place giving the creeps. W sumie chciałem poczekać troszeczkę z nagrywaniem. W sensie położyć się spać i nagrać to na przykład jutro, ale pokusa jest zbyt wielka. No. Okay, Vladimir, find the first block, Jack. Hold on, look here. First, we're gonna have the wires, then on my mark, we throw the switches. Something's out there. Something's closing in. Ignore it. The Nosalices! Ale fajne piekiełko. Ale zaraz będę musiał podpompować i to już nie jest tak fajnie. Zajebiście.
Ja w sumie to nie chciałbym się nawet tu znajdować. Okay, let's get ourselves together. There's a long road ahead. Okay, guys, this is the door leading to D6. What's that? It's short. It's dark in here. Ale mało kulek mam. Go for it. Zobaczmy. W sumie też 6, czyli tak jak tamten. The chaos of the tunnel was locked away behind the airlock gates. They seemed invulnerable. And at that moment, so did my comrades. All right, we've broken through. Let's do this fast and smooth. Ullman, you're in charge of the assault team. Boris and Stepan, you cover the comedian. Artyom, Vladimir, stay close to me. Okay, ребята, let's do it. Hey, why the hurry, Colonel? How about sitting down and having a smoke? We're way too nervous. It's no rest for the wicked, as you know. Forward, my soldiers! Great deeds await! Great deeds? Somehow I'm not too enthusiastic about leaving my mark in history. Well, look at this. Someone left a skeleton here. Hey, how about we take it as a memento? Ullman, enough with the jokes, Blimp! When you're back at the base, you'll be sweeping tunnels with a toothbrush. Yes, my marshal. As you say, my general. Here's the first challenge. Artyom, flip those breakers. Now that's a funny looking thing. Speedy, it's broken. Take a look at that room. No, idę właśnie. Dobra, to był przypadek. Misklik. Well done, Arthur. You've just earned yourself a medal. Ullman, check the pool! Oh no, I ain't going. It's dark and scary there. Shit! Watch your language, soldier. It's not language, it's shit. Literally, I stepped in it. Oh, well, that's a great sign. It's not a sign, it's an omen. If there is shit, then something left it here. Look here, offense is the best defense. Vladimir, stay with them to him. You both, stay back. Okay, let's go. Oh, Carla, I can't fight in such an environment. It stinks so much, I lost the sense of smell. Ullman, I wish you lose the bad jokes, Blimp! Come on!
Wszystko zdaje się być w porządku. Ullman sobie dowcipukuje jak zwykle, Miller grozi mu ponad programowymi wartami, cele jest już blisko, nic nas nie zatrzyma. Zwyciężamy w każdym starciu. Hunter miał rację, twierdząc, że nigdy nie było i nie będzie na dzień bardziej przerażającego drapieżnika niż człowiek. Się wszystkie na mnie uwzięły. Tak się zastanawiam, którą strzelbę wolę. Ta mi się wydaje trudniejsza w opanowaniu, w sensie większy odrzut ma od tamtej. Ale szybsze przeładowanie, no jest to duży plus. I w dupala. Bo kurwa, ty skąd się wziąłeś? Na drzewo. Przeładowałeś, czy nie? Czy nie? Looks like we're through. Take a look what's behind the door. Czy przebiliśmy, czy nie przebiliśmy? Zmarnowałem dużo amunicji. A to na mnie czekacie. No spoko. Ktoś tu buty zgubił. Masz kurwa twoja mać. Boys, my friend, why? Stepan, Stepan, that's enough. You can't help him, Stepan. Let's go. O, to załatwić w inny sposób. Boys, I swear on your memory, they won't rest while I'm alive. The goddamn beasts. Okay, there's a pumping station ahead and a sewage pool. We'll need... Przecież nie ponoszę winy za ich śmierć, a mimo to mam wyrzuty. Zbyt szybko zacząłem się cieszyć, że tak łatwo nam idzie na ostatnim odcinku drogi. Od tego wszystko się zaczęło. Nie zdążyłem znaleźć się w właściwym miejscu, we właściwym momencie. Nie zdołałem pomóc kumplowi złapać, zanim wychylił się poza krawędź śmierci. Sam sprowadziłem tych dzielnych chłopców na tą drogę, która okazała się być ich ostatnią. Nasz mały oddział topnieje w oczach. Patrzę na swoje dłonie w świetle ogniska i wciąż widzę na nich krew. Just a little more. It's open!
Gas masks on. Holman, check the pool. I always get the most interesting jobs, don't I? All clear. Let's move. I'll check it out. Careful, man. Careful. Nie wiem, czy to jest rozsądne skakać do wody, nawet z tak niska. What is next? Lada. There's a passage down there. It's our only option. Let's move quietly. What was that? The freaking Osama. He found out. Watch out. Podbiegł do mnie z tym granatem, kurwa. Wszystko naraz. Wszystko pięknie, tylko czemu wszyscy kurwa mnie atakują? Are we there? Looks like it. Mam nadzieję, że jest tam dużo amunicji. I thought it's locked. I'm not surprised. What's up with that? Looks like a blast door. Okay, go for it. Got it. Artyom, take a look at that room. Że na ten? A że ja tam mam wleść? No zajebiście jesteście.
kurwa wiedziałem. Artyom, are you okay? Great, we'll try to reach you. Meanwhile, look for an exit. Good luck. Co to było? Kuźwa łazi i to wcale mi się nic a nic nie podoba. Wspominałem już, że nie lubię pająków. A pająko skorpionów tym bardziej. Co za cholery? Nigdzie nie widziałem. Tak naprawdę, co znowu? Ale tak naprawdę też mam coraz mniej czasu i chęci na rozglądanie się za kluczem. Dlaczego w każdej grze drabina to twój wróg? Zaraz kopnę w kalendarz. A do tego jeszcze amunicja mi się skończy. A, to było głupie.
Widzę, trzeba było iść tu z miotaczem. Ja się wpieprzyłem. Słyszałem już opowieści o tym, że budowniczy metra wcale nie byli pierwszymi, którzy zabrali się za drążenie tuneli i galerii w podziemiach Moskwy. Ukryte przejścia pod ulicami miasta istniały już za carów, ale i tak pracujący przy ich robotnicy natrafiali podobno na gotowe jaskinie i tunele będące tam już od niepamiętnych czasów. Ich bezimienni twórcy odeszli tysiące lat temu, ale ich nieskończona sieć korytarzy nadal wiedzie znikąd donikąd. Teraz, setki pokoleń później, ja kroczę tą samą ścieżką jako ostatni z żyjących. Optymista. Jest. Bardzo źle, że tak powiem. Nic a nic mi się to nie podoba. Chociaż ja? We lost that man. Fuck! Hey, silence! A sound from the tunnel. Can't you hear it? Something's approaching. What's up? Zwała? Zwała. Looks like an automatic system. I'll check it out. Somehow I have a bad feeling about this. Ale wsiadamy czy nie? All clear. There's no other way. Gotta take it. W sumie kurna jaki zadbany. So the next station is D6. Ja prowadzę. We were close to D6 now. It was hard to believe that we'd found a legendary command center. But was it worth so many lives? Soon, we would know the answer.
Ej, ja miałem prowadzić. Gas mask, quick! Bez amunicji, bez filtrów. No jest cudownie. I ze strzelbą, która mi średnio pasuje. Careful, damn it! 20 years without maintenance is too much even for Soviet military structures. Everyone watch your step, especially you, Artyom. Looks pretty clear. The control room should be there. Well, let's check it out. Orm and Vladimir, stay here and cover our asses. You never know what's coming. Artyom, come with me. Sir, yes, sir. Si, senor. Szczerze mówiąc, jestem ciekaw, skąd ta kolejka jeździ, bo wiemy tak, że do D6, ale gdzie się zaczyna jej podróż? Oczywiście zaraz się zgubię, ale nie byłbym sobą, jakbym nie posprawdzał, nie? Poza tym bardzo, bardzo potrzebuję amunicji. No dobra. Amunicji nie było, ale chociaż filtry. Jeszcze chwilę poddychasz przez ten niej ojczy. Oh, I imagined everything just as it is. There's something about these objects. They're so good soul. But you wouldn't know about that. Ale że co, jestem mniej radziecki niż ty? On the top there's an air filtering system for emergencies. These systems were built to last, so there's a good chance it still works. Znaczy się akurat żyjemy w czasach, gdzie no radziecka dusza nie oznacza nic dobrego, ale nie mieszajmy polityki z grami, tak? No, to ma być przyjemność. Nothing good, Berlin. We gave these machines too much credit. All these mechanisms have to be fixed by hand. Artyom, there's an auxiliary startup system. Go upstairs to that ledge. I'll tell you what to do when you get there. Artyom, there should be four starter motors over there. Find them. No dobra, mamy pierwszy. Press the button, open it! Third button!
About Soviet Union. Hey, Colonel, what's up? We almost fell off. All good. Artyom, let's move out. Enough playing with the equipment. Ale przydałoby się trochę amunicji. Go! Thank God we don't have to go all the way down. Something feels very wrong in there. No nie, Kracz, proszę cię. Ullman, go left. Professor to the right. Artyom, cover me. If the plans are correct, we need to go there. But how can we open this gate, huh? Any ideas, Artyom? Że ja? Now, what if... No kuźwa, nie mam pojęcia, nie? Opa! Ullman, let's go! Kurde, trzeba było wziąć ten miotacz, cholerka jasna. Jest pełna amunicji do miotacza, a ja jestem bez miotacza. Ullman, hold the door. Vladimir, that's your field. What do you need? Let me think. Instruction A124, page 3. Panel DS-22. Alright, there it is. Super. Nadal trudno mi uwierzyć, że wszystko to zbudowali ludzie, a nie jakieś bajkowe olbrzymy. Nie tylko zresztą mi. Nawet wiecznie wyluzowany i pogodny Ullman wyraźnie skurczył się w sobie na widok budowli tych rozmiarów. Czemu miał służyć ten kompleks? Po co go postawiono? Gdzie podział się jego personel i dlaczego nikt w metrze nigdy o nim nie słyszał? Podłoga jest usłana zużytymi magazynkami. Musiała tu się rozegrać ciężka walka, ale nie ma żadnych ciał ani kości. Co się tu właściwie stało? Memory, Vladimir. I always said the army was a worthwhile institution. All the training finally paid off.
It's working. Now that's hardware. Excellent. First, he died. Second, destroyed. Third, fourth, fifth, eighth, ten. Jokey-pokey, that just cannot be. Here's one. Now I'll get all the info. What the hell? That happened? Battery backup depleted. What about manpower? Well, it looks like the reactor is deactivated. We won't be able to start it from here. We need to start the reactor manually at the lowest level. From the schematic, it's not that difficult. Almost everything is automated. Hey, stop laughing! How do we go down? Well, there's a lift just one level down, but there's a slight problem. To power it up, we need to switch off everything, even emergency lighting. Then there is no other choice. Do it. Thanks, Volodya. Stay here and watch the readings. We'll be fast. Artyom, Olman, follow me. Si, senor. Here come the sons of the apocalypse. Holman, change of plans. You stay with Vladimir and defend this position. If anything happens, I will send Artyom. Good luck to us all! Zajebiście, ja się grzecznie pytam, skąd wy macie tyle amunicji. Zgadzam się z tobą. Gaz, promieniowanie, co jeszcze? Jak tu wygląda ze światłem? The lift is over there, but the door is locked. Okay, we'll have to go around. Advance carefully. We'll cover each other. Friends are here, I see. I'm too dead, you bitches. Come on! I'm here! Scenografia jak z popatranego psego. Come on, you want some? Come and get it! Ty, Wania, czekaj. Okay, this is the lift. I hope it still works. People of Metro, we have awaited your arrival. We are those who are called the Invisible Watchers. Your time has come. But now you will feel our wrath. Ullman, stop screwing around. Colonel, I have activated the loudspeaker. I have the signal from the lift switchboard on my console. I'll switch it on.
That's right. Invisible watch. How can you believe in that crap after all this? Kurwa, mnie nabrał. Colonel, go to the reactor hall. There will be a main reactor in the center, left of the control room. A lift goes down to the ground floor, and you will have to take the stairs up. Activate the switch board by the means of the large lever. I will tell you what to do next. What the fuck? What do we do now, huh? Vladimir, if only you could see that. Oh, kurwa. Okay, get ready, Artyom. It's going to be hot. This shit on the floor is toxic for sure, and all the gas. We won't last long here. Był moment na przeładowanie. I've been places and I've seen my share of shit, but this is in the league of its own. Popieram. Here's the staircase. Artyom, I won't lie to you. I'm afraid. Let's hurry to the bunker. The sight just makes me sick. Okay, where is the lever? Sure! Easier said than done. Never thought I'd be in such a mess. Okay. Creator, starter. Ciekawy widok może być. Flawed simple. They built it so even a fool could use it. Just pray to God it works. Colonel, it's all good. She's at one quarter power. We need a full charge. Keep it going. But shit, Adiri! Oh well, we won't do any better than that. Let's go! Second! What the hell was that? Now this shit is fighting back. This gets worse every minute. Yeah. Tap. Manual activation system, hydraulics, shit. Artyom, you won't believe what you have to do now. Can you see the crane on the ceiling? Get to the cabin. It's a backup activation system with a capture mechanism which will help us lift the rods. Try to get there while I distract our friend. Okay, let's move. It's now or never! No nic, a nic mnie nie pocieszasz. Nie mówcie mi, że jeszcze będę miał tym sterować. Contact.
miał go czymś zająć, a nie pozwolić mu napierdzielać do mnie. Mam nadzieję, że się usmaży to paskudztwo. W sumie to chyba się właśnie usmażyło. No i nice. We should go this way for now. We'll come back here later and finish what we started. Just need to prepare better. Let's deal with your guardrails first. Będę nudny. Wow. Zaczyna gadać trochę jak szaleniec, co? Albo może psychopata. Okay. Let's keep it together. Artyom and I will go to Stalkno to correct the aim. You stay here and defend Vladimir. I won't guess our chances of making it, but try to reach our people and ask for backup near the tower. I'll be in contact. All is clear? Czy ty pstrykłeś we mnie fajką? Let's go. Good luck, guys. Same old story. You save the world while sitting waist deep in shit and nobody gives a damn. Miller and I left the train, then climbed up the tunnel to the Korolev Performance Hall. We were close to Ostankino Tower now. In the frozen streets, we joined the other rangers in the furious battle that began my story. W sumie właśnie tak patrzę, zabawną drogę obraliśmy. Polecieliśmy na samo południe, żeby wrócić do miejsca startu praktycznie. O fuck, to już wiem, co nas czeka. A jak kuźwa nie mam amunicji. Lovely? Glad to see you, Ken. Did you hear that? Listen. What the hell is it? Form a circle! Stay calm!
Danish! Dobra, pamiętam tą rozróbę. Artyom! Are you okay? Dycham. Że się rozproszyły. To jeszcze w życiu nie stało. Schodami? Top of the elevator. We will try to unlock the counterweight stopper. Będzie bolało. Come on, suka! Come on! Voila! Join the army, they said. It will be fun. Brace yourself. It's gonna get a bit rough.
Czego mam się złapać? Jak to wszystko zaraz pierdolnie za przeproszeniem. The target's covered with high cloud. We're going higher. Over. Right there, Tom. Now we need a way to get you up here. Krok za krokiem w pocie czoła spinamy się na wieżę. Wypełzliśmy spod ziemi i porywamy się na niebo, szczelnie zakryte pancerzem ołowianych chmur. Stopnie przeżarte gangreną czasu zapadają się pod stopami. Przenikliwy wiatr zdaje się obdzierać skórę z kości. Niebo nas wita nieprzychylnie. Nasze miejsce jest na dole. Kusz ty kurwa mać! Dlaczego zamknięte? Fuck! Dobra, dobra. Apartamenta. Come here, Miller. We just sent some demons off. Still going up. Ah! Come in, Miller. Miller. Shoot, Archie. Archie, Miller, come in. Dwa naboje. The clouds are way too thick. You've got to climb as high as you can and set the guidance system up. Move, boy, move! Everything depends on you now. Dobra, odpocznij sobie, dziadku. Gdzie cholera mam iść? This way? O! Teraz się tak zastanawiam, czy w tej bazie wojskowej ten blok. No naciskam. Ten blob na samym dole to byli ludzie. Przestań się chłopie oglądać, tylko właź. Jasna dupa. Stresują tutaj. Ciekawe, czy
ponad poziomem chmur. He's here, he's here. Can hear us. Aha, słyszę. Can understand us. Dobra. Był. Jestem teraz sam. Najtrudniejszą część muszę zrobić bez niczyjej pomocy. Nikt nie weźmie na siebie części odpowiedzialności, nikt nie udzieli wsparcia. Los rasy ludzkiej jest w moich rękach, jak i los cieni. I z każdym krokiem moje przekonanie o słuszności tego, co robię, chwieje się coraz mocniej. Z każdym krokiem zadaję sobie nowe pytania, takie, na które mógłby odpowiedzieć tylko Han. Ale Hana tu nie ma. Jestem sam na wierzchołku świata i widzę rzeczy, których nie widać było z innej perspektywy. Słyszę rzeczy, których nawet sobie nie wyobrażałem. Czuję obecność cieni, słyszę ich. W mym umyśle kłębią się dziwne obrazy, rozbrzmiewają echa obcych myśli. Wiem, że cienie potrafią wnikać w umysły ludzi, doprowadzać swe ofiary do błędu. Czy to się właśnie ze mną dzieje? Muszę dać radę, muszę zachować trzeźwość myśli, muszę wymierzyć pociski. Mam nadzieję, że potrafię. Uff, fuck. A w sumie chyba by nie bolało. Mam iść? They never change.
Dobra, w tym miejscu chyba zakończymy. Podejrzewam, że w ostatnim już kolejnym odcinku, który będzie ostatni, przyjdzie nam zniszczyć cienie albo je uratować, nie wiem. No ale na dziś wystarczy. Dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.